Wolne wniosek. Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. Pan radny. W dniu 17 stycznia złożyliśmy interpelację dotyczącą gazyfikacji południowej części gminy Karnica. O treści. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie stanowiska zobowiązującego wójta gminy Karnice do podjęcia działań dotyczących gazyfikacji wspomnianej na wstępie miejscowości. Ta interpelacja została złożona do Rady Gminy Karnica. Rada nie zajęła się tym tematem. Skąd pan wie, że nie? No bo nie słyszymy odpowiedzi. Tak? Proszę pana, jest bardzo prosta sprawa. Interpelacja w sprawach tego typu, jak pan w tej chwili to określił, nie należy w gestii w tej chwili rady, żeby pana w związku z społecznym interpelacja została przesłana panu wójtowi do udzielenia odpowiedzi państwu na tą interpelację. Ponieważ tak samo jak na przykład pisaliście państwo do nas, zadaliście interpelację w sprawie właśnie stanu mienia komunalnego, a skąd nam wiedzieć pewne rzeczy, proszę pana? Panie przewodniczący. Jest rzeczą zrozumiałą i normalną, że takie historie przekazuje się obecnie organowi wykonawczemu, a nie uchwałodawczemu. Tak jest napisane w statucie, że interpelacje mogą radni kierować do rady gminy i do wójta, ale tu jest, myślę, moim zdaniem jest niedoprecyzowane, że poprzez radę gminy do wójta w ten sposób, tak to powinno być. No właśnie tak to jest, zwracamy się z prośbą do rady gminy o podjęcie działań, których wcześniej wspomniałem. Druga sprawa, na odpowiedź jest 14 dni. Od 17 stycznia nie miało już trochę więcej 14 dni i odpowiedzi nie mamy. Myślę, że trochę więcej terminu jest na ten temat. 14 dni, natomiast szkoda, że w tym czasie nie było. Ale jeżeli mówimy o gazyfikacji, to jest sensownie, nie zobowiązać wójta. Co to znaczy zobowiązać wójta? Nie wiem, na ulicy przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na ten cel? To proszę zapisać w budżecie jakąś kwotę, no i wtedy będziemy, ja podejmę działania. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan radny Stawicki. Panie przewodniczący, dzisiaj taka bardzo nieprzyjemna sytuacja wyszła, jeżeli chodzi o pana radnego Szydlika. Wszyscy chyba z nas tutaj obecnych, może nie wszyscy, przepraszam. Nasza trójka była mocno zaskoczona zmianą, czy zapisem zmiany programu dzisiejszej sesji, jeżeli chodzi o osobę pana radnego Wiesława Szydlika. Ja mam pytanie, czy było wystosowane do pana radnego Szydlika jakiekolwiek powiadomienie, albo ponaglenie, albo przypomnienie, że zgodnie ze statutem, zgodnie z ustawą musiałby on zrezygnować, żeby być dalej radnym, albo pouczenie go, bo on naprawdę jest tylko, może aż, a może tylko człowiekiem i o wielu rzeczach mógł nie pamiętać, a fajnie by było, gdyby ktoś, kto pracuje nad tym i miał taką wiedzę, przypomniał temu panu, a nie zadziałał jak partyzan i wbił nóż w plecy. Za przeproszenie. Dziękuję. Dziękuję. Wbicie noża w plecy to akurat nie jest tak, jak pan sobie tam wyobraża i nie to jest tak, jak pan mówi. Proszę pana, śpieszę panu jakby udzielić odpowiedzi na ten temat. Ustawa o samorządzie gminnym, artykuł 24h, mówi wyraźnie na ten temat. Nie będę przytaczał w tej chwili, choć mówi. Nie ma sensu. Powinniście państwo znać. Natomiast dziwię się, że w tej chwili pan radny aż tak głęboko, dalece broni osoby pana radnego Szydlika, choć rozumiem, że jesteście z jednego jakby okręgu, Cerpica, że macie państwo możliwość wspólnego działania, ale przypominam panu, panie radny, że pan radny Szydlik zna prawo jak nie jeden z nas tutaj na sali. Ponieważ jest przewodniczącym zarządu powiatowego Wojewódzkiej Izby Rolniczej, jeżeli dobrze powiedziałem w ten sposób. Tyle. No dobra, nieważne, ale wiadomo o co chodzi. Wypadałoby, że przewodniczący rady wiedział. No możliwe wypadało. Możliwe wypadało. Był pan radnym powiatowym, był pan radnym gminnym i w tym momencie nie ma tutaj sensu rozmawiania, czy też informowania. Ja w swoim zakresie czynności, to znaczy w tym, co mówi statut gminy, też ustawa o samorządzie gminy, nie mam obowiązku, nigdzie to nie jest napisane,
że mam powiadomić radnego o tym, żeby zaprzestał, bo jeżeli nie, to nun, nun. Nie ma czegoś takiego. No, gdzie radny, społeczeństwo. Proszę Państwa, radny, chcąc działać, chcąc pracować na rzecz społeczeństwa w ramach mandatu radnego, powinien sobie zdawać sprawę, że musi obeznać się z wszystkimi przepisami, które są związane z samorządem gminy. Niestety, no pan Szydlik tego nie dopatrzył. My z kolei, bo gdybyśmy my nie podnieśli tej uchwały dzisiaj, to tą uchwałę, proszę Państwa, wniosek do wojewody zgłasza wójt w ciągu 30 dni. Także tutaj no, jakby nie ma tematu. I tak ta uchwała, ona będzie miała swoją moc prawną niebawem. Także proszę, nie mówcie Państwo, że tutaj był nóż w plecy wbity. A co mnie może interesować życie prywatne pana Wiesława Szydlika? Nie interesuje mnie. Tu jest, proszę Państwa, rada. Tutaj się spotykamy, tutaj rozmawiamy. Natomiast to, czy pan Szydlik dzierżawi, czy nie dzierżawi, to już nie jest mój prywatny temat, ponieważ pan radny Szydlik złożył oświadczenie majątkowe, które jest na BIP-ie Karnice, w którym również zastrzeżenia są do oświadczenia majątkowego. I niestety wniosek poszedł do Urzędu Kontroli Skarbowej o skontrolowanie oświadczenia majątkowego pana radnego, ponieważ jest wiele nieścisłości w tym oświadczeniu. Bo ja mam w tym momencie panu radnemu podpowiadać i powiedzieć, proszę pisać tak, a nie inaczej? Nie, ja nie mam takich obowiązków ani takiego prawa. Dlatego tak się stało, nie inaczej. Dziękuję. Można, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Pan przewodniczący jest przewodniczącym Rady Gminy Karnice. Dokładnie. Wszystkich radnych gminy Karnice. Dokładnie. Jako wieloletni radny tej gminy, jako wieloletni działacz samorządowy z wieloletnim doświadczeniem, powinien pan jako osoba, która poniekąd odpowiada za funkcjonowanie tej rady przez no choćby taką no nie wiem, no sam z siebie taki jakoś taki swój obowiązek powiedzieć, panie radny, no nie dopełnił pan tej formalności, zaraz panu się kończy ten okres i przestanie pan być radnym, czy nie chce pan być dalej tym radnym, czy nie, wyczekamy moment, spokojnie wyczekamy moment i jak się nie dopatrzy sam, to zadamy cios. Życzę to jest panu, raz. Panie radny, żeby pan kiedyś w przyszłości został przewodniczącym rady i zobaczymy, czy wtedy pan również... No nie życzy mi pan, bo pan za mną nie głosował. No, ja panu życzę. Ale nie życzy pan, ale to chyba niemożliwe. Na razie niemożliwe. Następna sprawa, panie przewodniczący, jeżeli już mówimy o prawie, o znajomości prawa, że powinniśmy znać to prawo, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, to o czym my tu mówimy, panie przewodniczący, jeżeli wy łamiecie prawo na pierwszym... Pan się zwraca, czy wy, bo wy nie wiem, pan wy radni, czy wy. Radni z klubu idziemy razem. Łamiecie prawo, na co mamy potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego na pierwszej sesji, za chwilę po przysiędze, tak mi dopomóż Bóg, to jest raz. Dwa, panie przewodniczący, zmieniacie statut w trakcie trwania kadencji tej rady. No o czym my tu mówimy? To po co mamy przestrzegać prawo, które wy za chwilę zmienicie? No po co? Ma pan rację. Które wy za chwilę zmienicie? No po co? Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, pan radny Stawiecki prezentuje mentalność Kalego z pustyni w puszczy, czyli jak Kali ukraść krowa, to dobrze, ale jak Kalemu, to już jest niedobrze, tak? Jakie łamanie prawa? Okazało się coś w dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego, to jest chyba prawem, tak? To co, wojewoda? Ale wiecie, no, mamy to przeczytać. Nie, mówimy o klubie, tak? Nie. Pan powiedział o klubie przed chwilą. Nie. Więc jeżeli chce pan, żeby było prawo stosowane, to ono niech będzie do wszystkich stosowane. Nie mówię o klubie, mówię o komisji rewizyjnej. Mówimy o komisji rewizyjnej majątkowych, który z panów złożył w terminie? No pan radny Kojnowski złożył. Też jeden dzień, okej. Natomiast panowie nawet w terminie złożyliście oświadczenia majątkowe. Chcecie pouczać wszystkich, mówić jak ma być, a ustawy o samorządzie nie znaczy. To jest podstawowy akt, na podstawie którego radny funkcjonuje i funkcjonuje gmina. Wypadałoby zanim ktoś pomyśli o tym, żeby kandydować na radnego, żeby się z nią zapoznać, a już jak został radnym, to bezwzględnie ją znać i stosować.
Mogę jeszcze? Dziękuję. Jeszcze sekunda. Jeżeli przeglądacie Państwo ewentualnie strony internetowe, jeżeli przeglądacie Państwo sławetne YouTube i przeglądacie Państwo jakiekolwiek komentarze, które się tam pojawiają, ja sobie osobiście nie życzę, żeby mnie ktoś z Państwa oceniał jako komunistą byłem, bo taka droga, wie Pan, to do niczego nie prowadzi. Wiem, że to może ktoś, powiedzmy, no, wstrzymał się ewentualnie, został później ten wpis wykasowany przez administratora, ale dokumenty na to są odpowiednie. Także, proszę Państwa, Wy mówicie w każdym momencie o tym, żebyśmy z Wami współpracowali. Przepraszam, ja mówię teraz jako członek klubu radnych, idziemy razem, nie jako przewodniczący. Słuchajcie, Państwo chcecie merytorycznej współpracy, ale za każdym razem, gdzie jesteście, czy na komisji, czy na sesji, czy ewentualnie w innych sytuacjach, gdzie spójrzcie Państwo nam taką sytuację, w której naprawdę moglibyśmy wspólnymi siłami zrobić razem całą piętnastkę. Natomiast zasada jest taka, że Wy Państwo oceniacie, że ten to złodziej, tamten to jest komunista, tamten to jeszcze jest jakimś tam... A naszym adresem do komunę tu się używa pani. No przepraszam bardzo, no zdaje się, że ja więcej czytałem na ten temat. Nie, ja to sami a to zresztą Pan chyba ja taki... sami słyszałem. No właśnie. Także wiecie Państwo, to jest takie trochę nawet błędne koło w tym momencie. Także to jest moja ocena w tym momencie, nie jako przewodniczącego, tylko ja jeszcze raz powtarzam jako radnego klubu radnych, który w tym idziemy razem. Także ja bardzo proszę, nie używajcie Państwo takiego określenia, bo to jest niesmaczne. Proszę bardzo. Tu mam akurat pismo od wojewody, odpowiedź na naszą ten i tutaj nie czytamy numerów i tak dalej. Komisja stwierdziła o naruszenie stopniu istotnym porządku prawnego. Czy nie chodziło o powołanie komisji rewizyjnej? Panie przewodniczący, proszę nie przerywać. Jak my mówimy, proszę nie przerywać. Brawo, grajmy fair, tak? Panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan Mikulski tutaj chciał zadać. Ale nie skończył już. To mecz dobrze, bo mi przerwano. Pan tu mówimy o tej współpracy i tak dalej, ale przepraszam najmocniej, od samego początku założenie było takie, że jakby żeśmy powołali klub, a żeśmy zdążyli, powiedzieliśmy czym to pachnie, to zaczęliście zaraz majstrować przy statucie, nie trzech, to może pięciu. Żeście popełnili błąd, że powinniśmy wejść jako koło, które funkcjonowało formalnie, powinniśmy wejść do komisji rewizyjnej. No, bo takie mamy prawo, żeście tego nie uwzględnili kompletnie, no więc w związku z tym wojewoda tego. Co to jest ta forma współpracy, przepraszam. A to ja jej nie widzę. To ja widzę wyraźnie pewną niechęć do nas i że tak powiem takimi metodami, bo jak pana Szydlika, to jest zaskoczenia, nie będę używał jakichś tam innych określeń, po prostu eliminować. To jest próba eliminacji niestety, a demokracja na tym polega, żeby te mniejszości eliminować, tylko je dostrzegać i z nimi współpracować. Dziękuję. Dziękuję. Już tutaj teraz pana radnego pozwolę, tylko chciałem powiedzieć, że w tym momencie, panie radny, my się zgadzamy z tym postanowieniem wojewody. My widzieliśmy, że taka będzie sytuacja, natomiast to czy my działamy zgodnie czy niezgodnie, pan Szydlik sam się wyeliminował z tej gry i wszystko na ten temat. Panie radny, jest to dokładnie. Dziękuję. Dziękuję, panie radny. Kto jest z Państwa za wnioskiem formalnym w sprawie zamknięcia dyskusji?